spotykamy się, żeby przekazać pewne informacje, które wynikają z tej codziennej naszej pracy na rzecz osób narodowości ukraińskiej, które trafiły tutaj na skutek wojny toczonej właśnie na ich terytorium. Sytuacja zmienia się dynamicznie. Każdego dnia napływają nowe informacje, które powodują, że my musimy na nie reagować. Spotykamy się tutaj w tym miejscu, gdzie są gromadzone różne rzeczy, zbiórka tych wszystkich środków potrzebnych dla Ukrainy w tej chwili. Wczoraj wysłany został pierwszy transport, 10 palet pojechało do magazynu wojewódzkiego, stamtąd właśnie dalej na Ukrainę, a dzisiaj wysyłamy transport, mam nadzieję, że nie ostatni, że będą kolejne transporty do miasta Tarnopol. Mamy przygotowane kilka palet za naszymi plecami. To jest odpowiedź nasza na zapotrzebowanie, które otrzymaliśmy z Tarnopola. Na tyle, na ile udało się w szybkim tempie zgromadzić te wszystkie potrzebne rzeczy, zgromadziliśmy i wysyłamy. Ale to nie będzie ten załadunek i wyładunek gdzieś tam na granicy czy przed granicą na południu Polski. Jedziemy z tym załadunkiem, z tymi paletami do Mielca. W Mielcu kupiliśmy dwa agregaty prądotwórcze, 32 kW i 52 kW, 120 tysięcy złotych z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczyliśmy. I tam dojedzie samochód z Tarnopola. Wyładujemy te palety, załadujemy te zakupione agregaty prądotwórcze i ten transport pojedzie na Ukrainę. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować za taką pozytywną bardzo odpowiedź ze strony naszego społeczeństwa. Przyjeżdżają tu osoby fizyczne, które przywożą te potrzebne rzeczy, organizacje pozarządowe, firmy. Z transportem też nie mamy żadnego problemu. Transport z tego magazynu do magazynu wojewódzkiego zapewnia Państwowa Straż Pożarna. Firma Teddy właśnie zawiezie te wszystkie palety do Mielca. Również pan Jurewicz, transportowiec znany, zadeklarował transport tirem, tylko że tir może za duży samochód, jak na dzisiejsze te ilość zgromadzonych tych środków, ale również i Cymes, Adamów. No widzimy, że jest ta odpowiedź bardzo pozytywna i przywożą również tutaj firmy. Są zbiórki organizowane w zakładach pracy tych właśnie potrzebnych rzeczy. Za to serdecznie dziękujemy. To znaczy, że ten solidaryzm naszego społeczeństwa jest olbrzymi, no bo mamy tą społeczność w Suwałkach, dużo ukraińsko i chcemy ich wspierać, pomagać tutaj, na ile możemy. I bardzo nas boli ta sytuacja i martwimy się, co będzie dalej, ale w tej pomocy po prostu nie ustajemy. Związek Ukraińców w Suwałkach ma swoją siedzibę na ulicy Kościuszki 71, też tak szybciutko i stamtąd będzie już mógł lepiej działać i funkcjonować. Również, szanowni państwo, została uruchomiona infolinia, bo te informacje były takie rozproszone. Jest jeden numer telefonu znany państwu, pod którym można dzwonić i uzyskać pierwszą informację. Szkoda, że tej infolinii jeszcze nie mamy w języku ukraińskim, bo ta tutaj pani Ania, pani prezes zapewnia to infolinię osobiście, ale ta nasza infolinia no, jest w języku polskim. Czasami ta bariera językowa jest no, jednak duża. Chciałbym również podkreślić, że ci pierwsi uchodźcy dotarli do nas w poniedziałek. Zakwaterowanie mają tutaj w hostelu Wigry, ale to wszystko rotuje, to się wszystko dynamicznie zmienia, bo każdego dnia przyjeżdżają tutaj osoby, które są wkwaterowywane i zaraz tutaj Związek Ukraińców pomaga ich rozlokować po mieszkaniach. Tworzymy tą bazę mieszkań, bazę również miejsc pracy. Spotkałem się z przedsiębiorcami, również z Izbą Przemysłowo-Gospodarczą, z Radą
gospodarczo i poprosiłem ich o zgłaszanie wolnych miejsc pracy dla tych osób, które będą chciały osiąść tutaj na dłużej i podjąć zatrudnienie w naszych firmach. Przygotowujemy ulotkę i ta ulotka jest w druku. Mam nadzieję, że dzisiaj zostanie wydrukowana po to, żeby w tej ulotce Ukraińcom przedstawiać pewne informacje, które im będą służyły w pierwszych dniach pobytu w Suwałkach. W hostelu Wigry gdzieś tam około 40 osób, może ponad 40 osób przewinęło się. Na dzień dzisiejszy mamy, z rana dzwoniłem, 26 osób. Ubyło, przybyło, gdzieś więcej jest dzieci niż osób dorosłych. Tym dzieciom organizujemy zajęcia. Wczoraj w Starej Łaźni były takie zajęcia poprowadzone, dzisiaj też. No chcemy zaopiekować się jak najbardziej. Złożyłem jeszcze sytuacja z ostatnich dwóch dni. Część uchodźców Suwałki traktuje jako miasto takie tranzytowe. Jadą do swoich znajomych, do swoich rodzin, do krajów nadbałtyckich, bądź też dalej na Skandynawię. Dojeżdżają do Suwałk w godzinach nocnych pociągami. Dworzec PKP zamknięty, dworzec PKS-u zamknięty i jest problem. No i dzisiaj z rana już podjęliśmy decyzję. Tak zorganizujemy, że po przyjeździe do Suwałk sokiści zaopatrzą w ulotkę taką te osoby. Ta ulotka pozwoli na zorientowanie się, kiedy autobus jakikolwiek pojedzie dalej w kierunku Litwy i albo będziemy przewozili, albo sami przejdą, czy też skorzystają z taksówek, dojadą do dworca PKS-u, bo z dworca PKS-u odchodzą te autobusy i tam będzie otwarta poczekalnia, jakaś kawa, herbata, żeby te kilka godzin nocą spędzić właśnie w ciepłych warunkach i dalej wsiąść autobus i pojechać właśnie do innego kraju. Też przetłumaczymy, poproszę tutaj Związek Ukraińców, jak już opracujemy tą ulotkę, to stanie się za kilka godzin, żeby ktoś przetłumaczył na język ukraiński, żeby sokiści mogli wydawać już we właściwej formie te informacje. I szanowni państwo, złożyłem wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Współpracujemy, jak państwo, może to za mocne słowo, bo nie współpracujemy z Czerniachowskiem od dłuższego czasu i z niektórymi miastami z Białorusi. Mieliśmy podpisany taki list intencyjny z Grodnem i z Wołkowyskiem. Ta współpraca jest tak naprawdę od dwóch lat zawieszona z uwagi chociażby na pandemię. Nic tam się nie dzieje. No ale chcemy podziękować za tą współpracę i tego dotyczy, ma dotyczyć najzwyczajna sesja, która się odbędzie w poniedziałek. Wczoraj wieczorem dostaliśmy też pismo z granca z naszego miasta partnerskiego. Wiedzą, że my współpracujemy z Ukrainą, mamy miasto Tarnopol i zwrócili się do nas też z takim pytaniem, w jaki sposób mogą pomóc, co trzeba, czy to pomoc rzeczowa, czy pomoc finansowa i dzisiaj przygotowujemy odpowiedź. Prześlemy ten apel humanitarny z Tarnopola, być może przyśle też transport, który przerzucimy dalej na Ukrainę. Również włączymy to Waren, niemieckie miasto i Notodem w Norwegii też, żeby w tych momentach solidaryzowali się tutaj z Polakami, szczególnie niosącymi pomoc na rzecz Ukrainy. I fajnie, że cała społeczność Europy, świata zachodniego chce pomagać. I to bardzo cieszy, że mamy takich partnerów w Europie Zachodniej, którzy chcą właśnie nieść pomoc Ukrainie i za to pomoc w imieniu właśnie nas wszystkich dziękuję.